Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Dawidson, witam na moim pierwszym vlogu. Na moim kanale będę prezentował Wam daily vlogi, to co robię przy aucie, będzie budowa car audio. Dzisiaj zaczynamy i lecimy do sklepu, cyk! Pierwszy stage tego projektu będzie to budowa car audio w moim E39. Zaczynamy przede wszystkim od wyprowadzenia cinczy z modułu BM54. Głośniki już zamówione, skrzynia zamówiona. Będą to audiosystemy. Na przód lądują zestawy odseperowane M130 Evo. Na tył będzie głośniczek M10 zamknięty w obudowie szczelnej, zamkniętej w boczku. Zobaczymy, jak to wygląda. Będzie trochę pracy przede mną. Trzeba wyprowadzić wszystkie kable, trzeba poprzenosić moduły. No i widzimy się dalej. Słuchajcie, wróciłem właśnie ze sklepu, podjechałem pod garaż, zakupiłem sobie takie oto gniazda montażowe cinch. Będziemy montować je w obudowie wzmacniacza. Musimy go najpierw wyciągnąć, zobaczyć, czy to wszystko będzie pasować i będziemy zabierać się do pracy. I taki mały zarys jeszcze, jak ja to widzę. W tym miejscu będzie zamontowana obudowa pod subwoofer. Będzie trzeba tak wywalić ten kompresor, bo w kole zapasowym mam zamontowaną butlę z gazem. Kompresor będę musiał przenieść sobie na tą stronę, poprzedłużać wszystkie wężyki, poprzedłużać wszystkie kable. Z tego, co już wstępnie wiem, będzie trzeba przenieść moduł PDC do czujników parkowania, bo w to miejsce w tył będzie chowała się też obudowa. Będzie trzeba trochę rozebrać chyba bezpieczniki. No i resztę zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy te bezpieczniki będą przeszkadzać, czy nie, ale trochę roboty tutaj będzie. Tutaj myślę, się wszystko zmieści. Wywaliłem ostatnio zmieniarkę, bo teraz korzystam z zmieniarki cyfrowej. Mam poprowadzonego AUXa do samego aż przodu. Wychodzi on w schowku. No i zabieramy się za wyciągnięcie modułu BM54, który znajduje się pod tą podłogą. Odkręcę to i wrócę do Was. Mam te mocowania z przodu, odkręciłem, zapomniałem, że trzyma się tu jeszcze na jednej śrubce, tak więc odkręcam jeszcze tą. Mamy, jest moduł, do którego będziemy musieli się dostać, żeby wlutować potrzebne cincze, tak myślę. W tym miejscu chciałbym zamontować wzmacniacz do całego systemu car audio, tylko zastanawiam się, czy on się teraz zmieści. Mam nadzieję, że się zmieści. Jak się nie zmieści, to trzeba będzie coś rzeźbić, nie wiem, przenieść go w inne miejsce, nie mam pojęcia. Na razie będę dobrej myśli, że się uda. Odkręcam ten moduł BM. Pewnie nie poradzę sobie jedną ręką, trzymając kamerę. Tego nie muszę odkręcać. Dobra, odkręcę go i przechodzę dalej. No i słuchajcie, moduł mam już wyciągnięty, będę go musiał teraz rozebrać, zobaczyć, gdzie będzie miejsce na wlutowanie cinczy. Najlepiej by było, gdyby weszły one gdzieś tutaj od tej strony lub od strony tej. Od tej nie będą tak przeszkadzać, jak tutaj po tej stronie przyjdzie wzmacniacz. Zaraz rozbiorę obudowę, zobaczymy, jak to wygląda, gdzie by to umieścić. Słuchajcie, przez to wszystko zamyśliłem się, zapomniałem o tym, że to jest tuner telewizyjny.
To jest prawdopodobnie tuner TV. Jak patrzę na to od środka, coś mało tej elektroniki. Żadnych końcówek mocy tu nie widzę. Składam to z powrotem. Całość trzyma się tylko na zaczaskach. Składam to z powrotem, montuję na swoje miejsce. I muszę iść do modułu BM54. Już sobie przypomniałem, w którym miejscu on był. Jest schowany całkiem pod plastikami. Tak więc będę musiał się do niego dostać. I zaraz kontynuujemy. No i słuchajcie, dostałem się do modułu BM54. Jeszcze nie wiem, jak ja to wszystko pomieszczę, bo przypomniało mi się, jak montowałem cyfrową zmieniarkę, to te kable bardzo ciasno tutaj wchodzą, ledwo ta obudowa się tutaj mieści. Jedyna opcja, żeby gdzieś schować te cincze, będzie tutaj. Tutaj zostaje trochę miejsca. Mam nadzieję, że one tutaj wejdą. Tak, żeby weszły tutaj gniazda i żeby wyszły jeszcze kable, powędrowały sobie tam. Zaznaczę sobie markerem, w którym obrębie musiałyby być te cincze. Myślę, że tak będzie ok. Dobra, mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Zobaczymy, jak będzie miejsce w obudowie. No jak się nie uda, będzie trzeba wyciągnąć po prostu kable z przylutowanymi wtyczkami i pociągnąć sobie kabelek tam. Nie będę na siłę kombinował, wycinał jakiś dziur, żeby to upchnąć, jak to tak naprawdę będzie tylko raz podłączone i więcej nie będzie trzeba do tego zaglądać. No i słuchajcie, mam już moduł, który powinienem mieć na początku. Jest BM54. Jeszcze co najważniejsze, jeszcze nie otwierany, wszystkie plomby są całe. Więc będziemy musieli go rozdziewiczyć i zobaczyć, co tam siedzi. Co dziwne, ktoś już ten moduł musiał wymieniać, ten wzmacniacz, bo rok produkcji jest 2014, kiedy auto jest 2.1. Tak więc coś pewnie tutaj już się zepsuło i jakiś Niemiec kupował Wasa nowy moduł. Słuchajcie, nie wiem, co tutaj się działo. Moduł, jak widzieliście, był zaplombowany. Jak przyjrzałem się dokładnie tym lutom, wyglądają one dość nienaturalnie. Nie wygląda to, jakby to wyszło tak z produkcji. Zobaczcie sobie na te ścieżki. Ktoś ewidentnie zjechał ścieżki do gołej miedzi i przylutował nowe końcówki mocy. Nie wiem, może to tak było fabrycznie. Na moje to coś tutaj było robione. No, cała reszta płytki jest no tak, jak powinna być w oryginalne. Tutaj wygląda ewidentnie, jakby coś było wymieniane. Same końcówki mocy też mają zjechane numery. Są zeszlifowane. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Może ktoś mnie oświeci w tej sprawie. No i słuchajcie, jeszcze raz sprawdziłem wszystkie piny, do których będę się wlutowywał. Jeszcze raz przyłożyłem moduł do auta. Widziałem, że niektórzy wlutowują się, zakładają gniazda od tej strony, od strony kości, trochę po lewej, ale uznałem, że w moim przypadku, jak mam podłączoną cyfrową zmieniarkę, te kostki mogą trochę kolidować w tych wyjściach, a tutaj nie będą niczemu przeszkadzały i powinno to wszystko pasować. Także przechodzę do wiercenia i widzimy się za chwilę. No, jedna dziura prawie wwiercona, krętareczka trochę poddaje się przy tym zadaniu, także muszę wziąć trochę mocniejszą wiertarkę i dokończyć robotę. Dobra, widzimy się za chwilę. No i słuchajcie, tego bałaganu z tyłu na razie nie sprzątałem, nie składałem tego. Dziury mam wywiercone, gniazda pasują, tak więc zabieram to do domu i będę to lutował. No i jadę sobie do domku. Jak widzicie, bez radyjka, tak ponuro, smutno, nic nie gra. Chociaż jakoś super to też wcześniej nie grało, więc no najgorzej to akurat nie jest.
Ogólnie radyjko moduł połączony jest z dużą Navi 16.9. Do tego, tak jak mówiłem, mam tutaj wyprowadzonego AUXa. Jest on schowany w schowku, przeprowadzony listwami koło drzwi. Taka podstawa, myślałem nad wymianą na Androida, ale jednak się rozmyśliłem. Uznałem, że może być to głupi pomysł, bo zdania są podzielone. Dla niektórych Android spisuje się fajnie, dla niektórych już nie tak fajnie. Osobiście no nie jestem troszeczkę przekonany do tych radii wielofunkcyjnych. No nie wiadomo, jak ten Android się zachowa po kilku miesiącach. Zainstalujemy mu jakiegoś Spotify'a, dodamy jakąś muzykę. No ciężko tak naprawdę stwierdzić, a jak dołoży sobie wzmacniacz do tej fabrycznej, no, do tego fabrycznego modułu, to myślę, że no będzie już jakiś sens przy tym, zagra to sensownie, AUX będzie, no to będzie można się w tym momencie pobawić. Bo tego, jak tego AUXa bym nie miał możliwości założenia, no to już bym myślałbym w inną stronę troszeczkę, ale jak jest ten AUX, jest możliwość założenia tego AUXa w taki sposób, który no, tak naprawdę nie ma wpływu na jakiekolwiek tam zniekształcenia, idzie to wszystko po kablu, idzie to bezpośrednio po wtyczkach, no to nabiera to już większej idei i zostaje przy serii tutaj na modzie, no chociaż teraz mnie nie zaskoczy, bo nie ma modułu na modzie, mam po prostu przełączenie na AUXa. Dokupiłem sobie także taki adapter na Bluetootha. On jest z mikrofonem, korzystam z niego czasami, ale mimo wszystko jednak ten AUX chyba sprawdza się najlepiej. Wyprowadziłem sobie tutaj też kabel właśnie, że w przypadku uszkodzenia tego kabla podpinam się po prostu nowym kablem i nie martwię się o nic, jakby kabel się uszkodził. No i słuchajcie, mam już wszystko na wierzchu, zaraz będę przechodził do przylutowania przewodów. Znalazłem gdzieś na internecie schemat, jak to powinno wyglądać. Mamy tutaj rozpiskę, do których rezystorów się dolutować. Zastosuję tutaj takie cienkie przewody, przylutuję je do gniazd, które zaraz też wkręcę. No i słuchajcie, mam przylutowane już kabelki. Jestem mile zaskoczony, bo wyszło to nawet bardzo ładnie. Luty trzymają się bardzo dobrze, bardzo szybko w ogóle łapały, mocno się cynę kleiła do tego. Tak więc... Tak jak mówiłem już wcześniej, przewody trzymają się bardzo solidnie. Nic już nie odpada. Luty są poprawione. No widocznie w tym miejscu dobrze lód nie złapał, ale już jest w porządku. Zaraz zepnę te kable razem i przylutuję do gniazda. No i słuchajcie, mamy wszystko polutowane. Gniazda są założone. Przewody przylutowane. Tutaj również wszystko przylutowane. Taka uwaga dla was, gdybyście lutowali takie coś, takie gniazdo, no to niemal obowiązkowe jest zastosowanie kwasu lutowniczego, bo bez kwasu będzie wam ciężko przylutować się do tych gniazd, bo one naprawdę no, czyste, nie kleją się cyny, jest opcja na szlifowanie tego, można zeskrobać papierem ścielnym, jednak najlepiej no to jest, mówię, ten kwas lutowniczy. Dosłownie przejechać sobie na śrubokręcie kwasem i od razu cyna się klei, ale no, wymagana też jest jakaś w miarę mocniejsza, lepsza lutownica, tak jak w moim przypadku dysponuję tutaj stacją lutowniczą. Podkręcić sobie troszeczkę temperaturę, no bo bardzo, bardzo łatwo chłonie ten materiał tą cynę, no a jak będziecie mieli słabą lutownicę, nie dogrzejecie tego dobrze, no to przetopicie sobie te gniazda, no i też ciężko trochę będzie z tym, bo będą one wtedy całe luźne. Na końcu się to rozleci, nie będzie się to i tak trzymać ta cyna, bo się dobrze nie zgrzeje. Zastanawiam się jeszcze, czy wyprowadzić sobie tutaj remote'a z tego. Gdzieś widziałem też na internecie, że z tego sobie
można wyprowadzić remote'a, jak nie, no to wyprowadzę sobie go po prostu z wzmacniacza antenowego. Tam też jest prąd po załączeniu się radia, jeszcze nie wiem jak to zrobię. Akurat przyjechał do mnie kurier z paczką. Przyszły głośniki. Spakujemy może sobie tą paczkę. Głośniczki, audiosystem przyszedł komplecik naprzód. Tak to wygląda audiosystem. W środku mamy paragon, kartę gwarancyjną. Hornhagen Wrocław, polecam bardzo serdecznie. Tutaj widzę, mamy tweetery. Stają gwizdki. Tutaj są głośniczki 13-calowe. Proszę bardzo. Nie miałem już do czynienia wcześniej też z tą firmą Audiosystem. Naprawdę za te pieniądze jakość głośników jest no 100% lepsza niż wszystkie te głośniki typu Hertz i inne jakieś buble budżetowe. Głośniki też ważą swoje, czuć, że za coś się płaci tak naprawdę w tym całym systemie. Tutaj mamy śrubki. Jest coś naprawdę wartego, godnego uwagi, polecenia. Głośnik ten do subwoofera mam już go zakupiłem wcześniej. Mam go po prostu w garażu odłożonego, stoi. Są jakieś adaptery na te tweetery. I tak wyglądają same tweetery. Nie wiem, czy zmieszczę jeszcze fabrycznie w te otwory w drzwi, tam gdzie jest fabryka. Myślę, że nie powinno być problemu, w razie czego wstawi się je w inne miejsce, gdzieś przy szybie, gdzieś przy słupku, ale myślę, że po wywaleniu tamtych środków powinno to wejść bezproblemowo. No i dlaczego, takie pytanie jeszcze, dlaczego zastosowałem trzynastki? Jest oczywiście opcja zastosowania szesnastek. Niektórzy tak robili, są dystanse do kupienia, dystanse kosztują około 30 zł, Wtedy bez problemów wywalamy ten taki tunel, który chodzi, tunel, który jest w drzwiach, taki podłużny tunel, wywalamy go, przykręcamy dystans i montujemy sobie wtedy bez problemu głośnik 16 centymetrowy, ale mianowicie wtedy trzeba wygłuszyć całe drzwi. Chciałem raczej tego uniknąć, bo drzwi prawdopodobnie tak będę zmieniał, chciałem tego uniknąć. W tym przypadku wygłuszam sobie sam tunel, zakładam tą trzynastkę, rozmawiałem też właśnie z panem z Hornhagen. No, powiedział mi, że jeśli na tyle będę montował ten subwoofer, no to tak naprawdę nie ma potrzeby zakładania tej szesnastki, bo trzynastka w tym przypadku sprawdzi się raczej dobrze i zdecydowanie będzie miała lepsze tony średnie i tony wysokie niż głośnik 16-centymetrowy, nie? To także uznałem, no, że wybór tej trzynastki, no, będzie lepszy, będzie mniej przeróbek, mniej kombinowania. Myślę, że będzie ok z tym, spasuje się to fajnie, będzie to grało dobrze. Na razie pozostaje mi złożenie tego tunera. Złożę sobie ten tuner, poczekam jeszcze na inne paczki. Będę musiał poprzekładać właśnie ten kompresor, tak jak mówiłem wcześniej. Te kable wszystkie poprzerabiać, no i rozpoczniemy tak naprawdę już montaż tego. No i do zobaczenia na kolejnym. Słuchajcie, jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie to motywacją dla mnie, dla
dalszego nagrywania, do kontynuowania tego projektu, a przede wszystkim do nagrywania tych filmów, bo projekt tak czy inaczej będę kontynuował, ale jeśli będę widział to zainteresowanie tematem, no to na pewno milej będzie mi się nagrywać. Dzięki, do następnego.